Zieloni 2020 tej wiosny zagrają w zielone. Radny Andrzej Boheński razem ze swoimi klubowymi kolegami postanowili wydać 50 tysięcy złotych z miejskiego budżetu na magnolie, które mają się wpisać w tradycję zielonogórskiego deptaka. Na pewno będzie charakterystycznie, tym bardziej, że jesteśmy koło lokalu, przy którym kiedyś nazywał się Magnolia i przy którym rosła przepiękna, duża magnolia. W Chinach magnolia to symbol czystości i szczerości, jednak radnego Boheńskiego urzekły przede wszystkim jej walory wizualne. Sam zresztą ma magnolię w ogrodzie. To może być ładne, upiększa, to jest wczesny kwiat, czyli wokoło się robi powoli zielono, a magnolia już pięknie kwitnie. Przed domem, przed oknem. Magnolię hoduje również czołowa zielonogórska florystka Eleonora Szymkowiak. To jest dziewo, ja mam dwie piękne magnolie, jedną w ogrodzie, taką drobnokwiatową, i przed domem mam bardzo piękną magnolię, która się bardzo rozrasta, to jest dziewo. To prawda, że takie wymagające są? Nie powiedziałabym. Mimo miłości do kwiatów radna Szymkowiak nie zdecydowała się, żeby pieniądze ze swojej puli przeznaczyć na ukwiecanie okolicy. Postawiła na lubuski orszak Trzech Króli i dożywianie w szkolnych stołówkach. Wydałam do szkoły 17, do szkoły katolickiej, do ósemki. Wydałam też na orkiestrę zastalowską. Za 50 tysięcy zieloni 2020 mają zamiar kupić 100 krzewów. Decyzja, gdzie dokładnie magnolie znajdą swoje miejsce, będzie należeć do miejskiego ogrodnika. Pytanie, co o zielonej starówce sądzą zielonogórzanie? Jest wiele innych wydatków, na które należałoby przeznaczyć. Między innymi uważam, że należałoby wesprzeć ludzi typowo zdolnych, młodzież, starców i dzieci, które są bez opieki. Moim zdaniem deptak wygląda bardzo przyzwoicie. Kolejne inwestycje, no dla mnie są wątpliwe. Za 50 tysięcy to będzie bardzo ładnie. No pięknie, ja to jak przechodzę gdzieś koło kwiatków czy koło ogrodu, to muszę postać popatrzeć. No to bardzo dobrze, cieszę się, że będą kwiatki sadzone. Nasadzenia najprawdopodobniej jeszcze tej wiosny. Kwiatów powinniśmy się doczekać w przyszłym roku.